maleńkiej gminie Harzlów, leżącej na południu Polski. W zachodniej części Śląska Cieszyńskiego żyje ponad 10 tysięcy mieszkańców. To stąd rozchodzą się malownicze krajobrazy na panoramę Beskidów oraz otaczające ze wszystkich stron liczne pagórki, lasy i potoki. I może stwierdzicie, że przecież takich pięknych miejsc na świecie jest więcej. Ale to właśnie tu pewna rodzina przeżyła niezwykłą, wręcz magiczną przygodę. A było to tak. Mamo, nudzi mi się. To zagrajmy w grę. Super! To kto zaczyna? Ja, to kolej. Witam Was serdecznie w Powszechnej Szkole w Rudniku. Jest to najstarsza szkoła w gminie Harzlach, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik. Tutaj mieszka Kicak Żaczek. Jak widzicie, jest tu też plac zabaw i można się fajnie bawić. Jednak takich ciekawych miejsc w Rudniku jest więcej. Chcecie zobaczyć? Tak! To rzućcie kostką! A to jest las w Rudniku, położony w obszarze Natura 2000, Dolina Górnej Wisły. Jest tu wielkie bogactwo flory i fauny i można spotkać tu dziki, sarny, lisy oraz kicaka przyrodnika. Czy chcecie zobaczyć jeszcze inne ciekawe miejsce w Rudniku? Tak! To mama rzuca kostką. Cześć, Franek! Jesteśmy w Parku Sensorycznym w Rudniku. To miejsce powstaje dzięki zaangażowaniu mieszkańców. Można tutaj poćwiczyć na siłowni, a także odpocząć wśród pachnących róż. Jest tu pięknie, dlatego warto odwiedzić to miejsce. I kicaka kulturystę! A teraz czas wracać do domu.